Wrocławskiego. A zmarł w Cieszynie na udar mózgu, to było dość nagłe, nagła śmierć. Natomiast po II wojnie światowej przyjechał właśnie do Cieszyna podreperować zdrowie. Tutaj miał znajomego ordynatora, dyrektora szpitala Kubisza i po prostu tutaj się leczy. Natomiast rzeczywiście pochodził z Żyrardowa. To jest niedaleko Łodzi, to miasto kojarzone jest z przemysłem włókienniczym. Przy czym, jakby powiedzieć, rodowitym Żyrardowianinem też do końca nie był, bo urodził się gdzieś tam pod Żyrardowem, ale jest najwybitniejszym po dzień dzisiejszy przedstawicielem Żyrardowianinem. Bo to nie o to chodzi, że dostał tytuł honorowego mieszkańca Żyrardowa, bo to się zdarza, natomiast rzeczywiście oni nie mają wybitniejszego. I jest tam bardzo honorowany. Oprócz tego, że jest to muzeum, w domu, w którym mieszkał jego gabinet, jest muzeum, że jest dom kultury nazywany imieniem Pawła Kulki Laskowskiego, że biblioteka jest imienia Pawła Kulki Laskowskiego, że są ulice Pawła Kulki Laskowskiego, jest ulica, to wszystko jest w Żyrardowie. Co 10 lat obchodzą rok Kulki Laskowskiego. Nie raz tam, że akurat śmierć albo urodziny. Co 10 lat. Oprócz tego, ta wizyta tutaj, bo tu przyjechało całe szefostwo tego domu na ich niego narodowego, że on napisał Szwejka od nowa. A niektórzy mu zarzucają, że ponieważ tylko 3 miesiące de facto mieszkał w pracy, więc nie znał takich niuansów warowych językowych. On znał literacką czeszczyznę, natomiast wiemy, że każde miasto ma jakąś gwarę, Warszawa zresztą też, nasza, więc tak samo Praga, i w związku z tym, że on pewne rzeczy przeinaczył w tej książce. Czy przeinaczył, czy nie, ale on właściwie Haszka odkrył. I jeszcze miał przyjemność się spotkać z Haszkiem, bo czyli autorem przygód. Ta powieść wydana w Czechach uchodziła za powieść taką drugorzędną. I jemu się niesamowicie spodobała. Przetłumaczył ją, ale no z wydaniem też nie było prosto. I wtedy, bo on już w latach 30. współpracował z wszelkimi gazetami, między innymi w Wiadomościach Literackich, jak zamieścił artykuł czeski, przygody czeskiego, no, Don Quixota, czy coś takiego, i wtedy ta powieść znalazła od razu wydawcę. No i faktycznie cieszyła się, sądzę, że cieszy się dużą poczytnością, albo film też pewnie ma dużą oglądalność. Powstało całe towarzystwo szwejkologiczne. Tutaj w zeszłym roku, chyba jesienią albo wiosną, byli poprzebierani w mundury. Był zjazd w Cieszynie tegoż towarzystwa szwejkologicznego. Redaktor Mazan w Krakowie zainicjował. Nie wykluczono. Natomiast sam Paweł Kulka Laskowski, jego dzieje też są bardzo ciekawe. Są wręcz super ciekawe, ale są też pewnym obrazem tego, jak wyglądały stosunki na przełomie wieków, no nie tylko w Żyrardowie, ale w ogóle. Czech. To są wygnańcy po bitwie na Białej Górze, po represjach. No musieli luteranie, bracia czescy, husyci, to musieli emigrować. I oni, jego przodkowie byli tkaczami i osiedli pod Żyrardowem. Ale w momencie, kiedy wprowadzono już mechaniczne przeróbki, mechaniczne tkanie, przenieśli się do Żyrardowa. I on po skończeniu szkoły takiej bardzo, bardzo podstawowej, w wieku lat 12, podjął pracę także w zakładach liniarskich. Zresztą praca była tam wyjątkowo ciężka, bo mama zmarła mu chyba, kiedy miał 7 lat, natomiast on sam miał szczęście, ponieważ został gońcem i obliczał wypłaty
robotnikom, więc miał taką jakby lżejszą ciutkę pracę. No ale miał też ambicje i postanowił skończyć gimnazjum. Oczywiście pracować musiał, uczył się po nocach, nie dojadał, bo wiadomo, w pewnym wieku panowie jak mają dość spory apetyt, on nie mógł zaspokoić. Żeby nie zasnąć, podbierał tacie papierosy, więc podpalał. No to się musiało bardzo źle dla niego skończyć. Przy czym jeszcze miał szczęście o tyle, że tam na portierni pracował człowiek, który prenumerował czeską gazetę Czas. Redaktorem tej gazety był nie kto inny, jak późniejszy prezydent Tomasz Galip Masaryk. I Pawłowi wydawało się, że on czeski zna, no bo przecież to był język macierzysty rodziców. Ale jak zaczął czytać ten literacki czeski, to się okazało, że on tego czeskiego do końca nie zna. Dlatego, że ten, którym oni się posługiwali, to był taki już spolszczony czeski, czyli to była składnia polska i tak dalej. Więc on się nauczył niejako na tej gazecie tegoż czeskiego, literackiego czeskiego. Nawet korespondował z Masarykiem, który mu uprzejmie odpisywał. No wtedy oczywiście prezydent nie. Wiemy, że Masaryk był filozofem. Katolik to było bardziej może, no teraz te czasy wróciły, ale kiedyś to było jednoznaczne, więc nie miał lekko. Przy czym on cały czas uważał, że przynależność do dowolnego kościoła nie powinna być ani powodem do nobilitacji, ani do dyskredytowania kogokolwiek. No ale to tak po prostu, ja przytoczę jeszcze kilka innych cytatów, które sobie wynotowałam. Jak już zaczął pisać, to jak mówię, pisał, wydawał opowiadania, ale potem tłumaczył. Współpracował z wieloma gazetami, między innymi z Tygodnikiem Ilustrowanym. Ale wiadomościami literackimi, z Bluszczem, z Echem Literacko-Artystycznym, z Myślą Niepodległą pisał. Ale co zrobił i dlaczego go tak kochają żyrardowianie? W 1915 roku stał się jednym z twórców klubu robotniczego, który zajmował się działalnością oświatową wśród robotników. Przy czym on sam prowadził bardzo dużo wykładów, ale nie tylko w takich, powiedzmy, wykładów w stowarzyszeniach, jak na przykład tutaj, ale dość sukcesywnie był prelegentem Polskiej Macierzy Szkolnej, wykładał na kursach dokształcających dla nauczycieli i prowadził wykłady z historii religii i z pedagogiki. Przy czym przyszedł oczywiście bardzo trudny czas I wojny światowej. Musieli się przenieść do mniejszego mieszkania, no nie bardzo miał z czego żyć, więc pisał podania wszystkim zainteresowanym do władz okupacyjnych, które się zmieniały, no bo znał języki, więc mógł pisać te podania. Ale tam nie był długo i po powrocie podjął na nowo współpracę z gazetami literackimi, między innymi właśnie z tymi wiadomościami literackimi. Czyli żyrardowianie z jednej strony kochają go za to, że szerzył tam oświatę w przeróżny sposób, w różnych środowiskach. Teraz mamy rok 1920 i założył ten klub w 1915, no ale to była wojna, warunki ciężkie. Ale mamy rok 1921 i jest twórcą pierwszej gazety w Żyrardowie, Echo Żyrardowa. On stworzył, tak jak my mamy Nasz Głos, no to oni mają Echo Żyrardowa, stworzone przez Hulkę Laskowskiego. To jest kolejna zasługa dla miasta Żyrardowa. I jeszcze była kolejna, ponieważ on napisał książkę Mój Żyrardów,
z pod tytułem Z dziejów polskiego miasta i z życia pisarza. I ta książka, Żerardów był jednym z nielicznych miast przed wojną, który miał nie tylko jakby historię, ale on w tej książce zawarł mnóstwo wątków etnograficznych. To była książka poświęcona rozwojowi miasta w tym najbardziej takim okresie, kiedy ten przemysł się rozwijał, na przełomie XIX i XX wieku, poświęcona robotnikom głównie, ale nie tylko. Przy czym wtedy, kiedy ona się ukazała, w tej fabryce lniarskiej nastąpiły zmiany właścicieli. Przejął to jakiś bardzo nieprzyjemny francuski przemysłowiec. Robotnicy mieli coraz większe problemy i po ukazaniu się tej książki i szeregu artykułów Hulki, zakłady lniarskie wróciły na powrót do państwa, czyli stały się państwowym zakładem i automatycznie sytuacja robotników uległa stabilizacji. I literatury polskiej, poczynając od Reja, a kończąc właściwie na początkach XX wieku. Wyciągnął tam po prostu fragmenty dzieł literackich, tych najznamienitszych, bo wiemy, nie jakichś tam pisarzy krążących na obrzeżach literatury, ale Wieszczów, trzech czy czterech naszych, Kochanowskiego, pisarzy, no wyciągnął z tych największych twórców to, jaki był ich faktyczny stosunek do Kościoła. I to tutaj jest zebrane. To są myśli bardzo ciekawe, bo w tej chwili na pewno tego w podręcznikach się nie znajdzie, ale no tego się nie da wymazać, bo ci ludzie to napisali. Przecież wszyscy wiemy, co napisał, co mówił Kordian i tak dalej, nie? No to wiemy, jak się o pewnych rzeczach. Wiem, że on jest dzisiaj w innym kontekście, ale też aktualny. Otóż uchodźcy. On przecież, jego przodkowie byli uchodźcami z monarchii habsburskiej, z Czech, po bitwie na Białej Górze, kiedy musieli protestanci Czechy opuścić, byli uchodźcami religijnymi i on uważał, że chociaż ci pierwsi, to pierwsze pokolenie, które przyszło na inne ziemie, bo to nie tylko dotyczy tych Czechów, tym Czechom jeszcze było stosunkowo najprościej nauczyć się polskiego, ale przychodzili też, powiedzmy, na nasze ziemie Niemcy. Z różnych względów, za pracą i tak dalej. A to już jest gorzej, nie? Bo to jest inna grupa językowa. I bardzo często to pierwsze pokolenie tych uchodźców do końca nie uczyło się, nie nauczyło się po polsku. Ich dzieci już chodząc do polskich szkół wrastali w polskie środowisko. A ich wnuki całym życiem i służbą byli synami tej ojczyzny z wyboru, bo to był ich wybór, świadomy wybór, że ktoś wybrał taką, a nie inną ojczyznę. Zresztą wśród naszych wielkich uczonych z historii mamy bardzo wiele przykładów, które to potwierdzają. Nazwiska bynajmniej nie są polskie. Linde, twórca słownika polskiego, Kolberg, co mi w tej chwili przychodzi do głowy. Admirał Unruh. Brinkner, chociażby. No to są nazwiska, na pewno nie są, bo ja nie mówię, demagogia może czynić z narodowości, która jest w założeniu ideą uniwersalną i dla wszystkich dostępną, jakiś mur chiński, jakiś ciasny partykularz dobry dla członków jakiegoś bractwa. Bo to jest pojęcie uniwersalne, bo przecież narodowość mamy czeską, francuską, to są polską, niemiecką. To jest
każdy jakby przynależy do jakiegoś narodu. Tego się nie zmienia. My mówimy jak język macierzysty, czyli można umieć 10 języków, ale jeden jest. Jeden jest. Rozumiejąc, to nie jest żaden dogmat. To jest życie chrześcijanina. To nie jest nic odkrywczego. To nie są żadne nowości. On nie odkrywał Ameryki. No ale niektórzy przez ten instytucjonalizm religijny, no niestety, no różnie to bywało. Jego spostrzeżenie jest takie, że tragiczne powikłania powstają, gdy ojczyzna staje się dla niejednego przywilejem, stanowiskiem, czy choćby posadą. Pozostawię to bez komentarza. Narodowości i religii używa się zamiennie. Tam ksenofobia i megalomania przybiera groźne formy, jeżeli utożsamia się religię z narodowością. Jeżeli są w jakiekolwiek mniejszości narodowe, religijne, to ich siła tkwi w tym, bo jest obojętnie, czy to będą Łemkowie, czy to będą Węgrzy w Polsce, czy to będą bracia polscy, czy Ewangelicy, to siła mniejszości nie tkwi w liczbie, no bo jak sama nazwa mówi, mniejszość ich jest malutko, ale tkwi w kulturze i w zamożności. To takie są, powiedzmy, jego spostrzeżenia.